17 stycznia. Zabierając. Stop. 17 stycznia. Zbierający plon. Owoc. A nie chcę, bracia, abyście nie wiedzieli, że często zamierzałem przyjść do was, aby i wśród was, podobnie jak wśród innych narodów, zebrać jakiś plon. Lecz aż do tej chwili miałem przeszkody. Pierwszy rozdział, 13 werset. Janek modlił się żarliwie, aby na urodziny dostał rower. Jego rodzice byli biedni. Nie tylko on chciał mieć rower. Urodziny minęły i nie dostał wymarzonego prezentu. Jeden z przyjaciół Janka, chłopak niezbyt wrażliwy, skomentował: widzę, że Bóg nie wysłuchał twojej modlitwy. Janek odpowiedział: wysłuchał? I powiedział: nie. Nie na wszystkie modlitwy pada pozytywna odpowiedź. Doświadczył tego też apostoł Paweł, gdy kilkakrotnie planował podróż do Rzymu. Był gotowy wyruszyć, ale Bóg uznał, że nie był jeszcze gotowy do tej drogi. Teraz jednak otrzymał zielone światło, aby udać się na zachód. To pobudziło jego duchowy apetyt. Pierwszą myślą Pawła było, że zbierze w Rzymie jakiś plon. Biblia użyła słowo owoc dla podkreślenia spraw duchowych, przynajmniej w trojaki sposób. Po pierwsze, dla określenia postawy charakteryzującej napełnionego duchem człowieka. W Galatian 5, 22-23 czytamy: owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Drugie znaczenie związane jest z działaniem człowieka wierzącego. Paweł, pisząc list do Rzymian, stwierdził, że oddani w służbę Bogu mają pożytek lub owoc. Trzecie znaczenie duchowego owocu w Nowym Testamencie związane jest z przyrostem ludzi w Kościele. Apostoł wspomina Epeneta jako pierwszego wierzącego w Chrystusie w Azji. Niewątpliwie o to trzecie znaczenie chodzi w rozważanym dziś przez nas tekście. Apostoł pragnął, aby Bóg użył go do dzieła przyrostu wiernych w rzymskim zborze. Serce jego zawsze było związane z przeprowadzeniem ludzi do Chrystusa. Nic bardziej nie radowało Pawła, jak przyprowadzanie ludzi do Chrystusa. Trzeba jednak wziąć pod uwagę również pozostałe znaczenie związane ze słowem owoc lub pożytek. Apostoł pragnął, aby ludzie dojrzewali w wierze i przynosili owoc Ducha Świętego, objawiali pożądane cechy charakteru oraz prowadzili właściwe życie, pozytywnie postępowali. Tego samego Paweł pragnie dla nas, abyśmy poświęcili życie Chrystusowi i by nasz charakter upodobnił się do charakteru Zbawiciela.